Ostatni epizod Star Citizen Live dotyczy technicznych aspektów pojazdów. I o tych technikaliach opowiada zespół odpowiedzialny za te elementy, czyli za funkcjonowanie takich rzeczy jak radar, żeby faktycznie wykrywał inne statki, czy laser górniczy, żeby faktycznie oddziaływał na asteroidę. Czy żeby silniki kierunkowe faktycznie generowały ciąg. Natomiast inne zespoły decydują, gdzie w konkretnym statku będą umiejscowione te działające części. Pierwszy temat to fizyczne uszkodzenia. Docelowo każdy materiał w grze ma być faktycznym materiałem, czyli mieć zespół fizycznych cech. Między innymi w grę wchodzić będzie grubość i gęstość materiału. I taki sam materiał, jak na przykład aluminium, będzie w świecie gry miał takie same cechy i reagował tak samo, niezależnie od tego, czy będzie częścią statku, pojemnika czy pancerza postaci. Prawdziwe materiały, jak tytan, mają znane parametry. Ale są też materiały wymyślone na potrzeby gry i dla nich też trzeba ustalić parametry jak reakcje na uderzenie, na promieniowanie, na gorąco, zimno, elektryczność, jak reaguje chemicznie z innymi materiałami. Na chwilę obecną jest to więc de facto ogromny arkusz w Excelu z materiałami i wszystkimi ich cechami, które trzeba uwzględnić w silniku fizycznym gry. Następnie te materiały muszą być testowane przez praktycznie wszystkie zespoły, w tym odpowiedzialne za gameplay dotyczący statków. Bo zmiany te kompletnie zniszczą obecny balans. W tej chwili wiemy, że w większości przypadków statek A wygra ze statkiem B, bo ma więcej zdrowia i zadaje więcej obrażeń. Gdy te parametry staną się historią, a zaczną działać cechy materiałów, to wynik walki może być całkowicie nieprzewidywalny. Będą wymagane też kolejne zmiany w modelu lotu, bo materiały będą miały swoją masę, więc ich użycie zmieni obecne stałe wartości dla całego statku i zmieni się jego masa i jej centrum. A to jeszcze nie koniec. W tej chwili statki rozpadają się po trafieniu na podstawie gotowego modelu zniszczeń opracowanego w XML-u dla każdego modelu statku. Gdy do gry wejdą materiały, to ich cechy będą decydować, w jaki sposób dany przedmiot będzie się rozpadał i pod wpływem jakich sił. Mówiąc krótko, cały obecny system uszkodzeń, który jest oparty o konkretne wartości i statki zawsze rozpadają się w taki sam sposób, będzie wymieniony na system proceduralny, w którym będą symulowane siły oddziałujące na materiały o konkretnych cechach i na tej podstawie określane będą efekty działania tych sił. Gdy Twoje skrzydło obecnie zostanie trafione przez pocisk, to dodawane są obrażenia i gdy suma obrażeń przekroczy konkretną wartość, skrzydło odpadnie. W systemie proceduralnym, gdy skrzydło zostanie trafione pociskiem, np. z działa S9, to będzie duża szansa, że zostanie oderwane tym jednym trafieniem. Drugim tematem była kabina statku i jak idą prace nad działającymi przełącznikami i ekranami MFD. Dużo zmian jest w toku, jak interfejsy zależne od producenta statku, rola operatora rakiet czy nowe systemy skanerów będą regularnie dodawane do gry. Trwają też prace nad proceduralnymi animacjami przełączników i przycisków oraz nad narzędziami pozwalającymi łączyć przełączniki z różnymi aktywnymi elementami statku, co pozwoli projektantom na szybkie tworzenie i modyfikowanie kokpitów, przez dodawanie gotowych przełączników, które będą same wiedziały, jak się zachować w danym kontekście oraz na podpinanie do nich konkretnych efektów. Kolejnym tematem jest siłowe wejście do pomieszczeń lub statków. W jaki sposób będzie ono realizowane? Odpowiedź w sumie padła w omówieniu materiałów. Na tym będzie się opierało wdzieranie się na pokład innego statku. Na zniszczeniu najbardziej na to podatnego elementu poszycia. Obecnie drzwi i rampy mają swoją wytrzymałość i po ostrzelaniu albo się otworzą, albo odblokują, a model zostanie podmieniony na zniszczony. Ten prosty system zniknie, a swoją rolę będą odgrywać materiały i może się okazać, że w różnych statkach trzeba będzie ciąć poszycie lub podkładać materiały wybuchowe w różnych miejscach, żeby dostać się do środka. Niekoniecznie władzy i śluzy będą najsłabszym punktem. W tym momencie w grę będzie wchodzić też mechanika pomieszczeń, która decyduje o przepływie gazów. Jeżeli są dwa pomieszczenia o innym składzie atmosfery i zostaną połączone, nastąpi przepływ gazu na podstawie jego właściwości fizycznych. Po dokonaniu wyłomu w poszyciu statku w kosmosie, pomieszczenie wnętrza statku zostanie połączone z pomieszczeniem próżni wokół niego i nastąpi dekompresja, która również wygeneruje siłę. Doświadczeni gracze też będą mogli wykorzystać siły tworzone przez przepływ gazu między pomieszczeniami na swoją korzyść. System pomieszczeń jest już zaimplementowany w grze. To, że nie następuje dekompresja po otwarciu statku w kosmosie, zależy tylko od ustawionego obecnie parametru mówiącego, że statek jest szczelnym pomieszczeniem zawsze, niezależnie od tego, czy jest połączony z innym, czy nie. Trwają prace nad wprowadzeniem systemu podtrzymania życia na statkach.
Gdy ten system zostanie wprowadzony do gry, wyłączony zostanie też parametr blokujący obecnie przepływ gazów w obrębie statku. Gracz będzie musiał sam pilnować, czy system podtrzymania życia działa prawidłowo. Gdy system nie będzie działał, z czasem atmosfera na statku stanie się toksyczna i postać gracza umrze. Również śluzy będą działać na zasadzie fizycznego komponentu typu sprężarka, który będzie wymieniał atmosferę w śluzie. A biorąc pod uwagę fakt, że to będzie fizyczny komponent, który będzie dysponował zbiornikami pod ciśnieniem, to te zbiorniki będzie można wymieniać i jeżeli uda się je komuś podmienić, na przykład na takie z gazem usypiającym, to później będzie mógł przejąć dryfujący z uśpioną załogą statek. Następnym tematem są radary i skanowanie. Obecny system nie jest zbyt angażujący. Trwają prace nad dodawaniem cech do różnych obiektów w grze, które będą odczytywane przez skanery i będą przedstawiać użyteczne informacje graczowi. System będzie podzielony na dwie główne części. Skanery dostępne, gdy gracz jest na piechotę oraz te w pojazdach. Dostarczane przez nie informacje będą nieco inne. Skanery osobiste będą skupiać się na wykrywaniu innych żywych istot, a te w pojazdach na wykrywaniu innych pojazdów i statków. W tej chwili po zeskanowaniu statku otrzymujemy informacje dotyczące jego typu, właściciela, osób na pokładzie i ładunku. W przyszłości dowiemy się też, jakie ma uzbrojenie i opancerzenie. Będzie można skanować też większe obiekty jak stacje kosmiczne i instalacje naziemne. Będzie też można określić, czy statek przewodzi na pokładzie inne pojazdy. Jednak żeby zbliżyć się na odległość pozwalającą na tak dokładne skany, trzeba najpierw statek znaleźć. W tym celu rozbudowana będzie mechanika generowania impulsów, czyli popularnych pingów skanera. Podstawą będzie obecny sposób poszukiwania złóż, gdy po pingu pojawia się obszar, na którym mogą znajdować się złoża. I coraz bardziej precyzyjnymi impulsami ustala się już konkretne położenie skał z minerałami. Ten system będzie użyty do wyszukiwania celów misji, statków czy nawet pojedynczych osób. Większość obiektów w grze będzie generowało promieniowanie w zakresach wykrywanych przez skanery, czyli obecne już w grze sygnatury cieplne, elektromagnetyczne oraz CS, cross section, czyli rozpoznawanie przez skanery konkretnych kształtów kadłubów. Dzięki rozbudowywaniu tej mechaniki będzie możliwe ukrywanie się za innymi obiektami lub w cieniu ich sygnatury. Na przykład Gladius lecący tuż obok Idrisa będzie praktycznie niewykrywalny, gdyż schowa się całkowicie w sygnałach emitowanych przez większy statek. Sygnały elektromagnetyczne i cieplne będą też bardzo trudne do uchwycenia w mgławicach ze względu na generowany szum tła. O ile w kosmosie dźwięk się nie rozchodzi, to w ośrodku gazowym już tak, więc na planetach z atmosferą skanery osobiste będą w stanie też wychwytywać dźwięki z dużej odległości. Ale tu też będą możliwości ukrycia swojej sygnatury, na przykład ukrywając się w pobliżu głośnego generatora prądu. Dostarczone przez skanery informacje będzie można też filtrować. Na przykład szukając złóż prospektorem, lecenie do skały, która jest zbyt duża do rozbicia dla niego, jest stratą czasu. Będzie więc można skaner tak ustawić, by wyłapywał tylko skały możliwe do rozbicia posiadanym laserem górniczym. Jaki krok będzie następny po dokowaniu Merlin Konstelacja w kontekście łączenia pojazdów? Technologia już jest. Pod koniec zeszłego roku pozytywnie zakończyły się testy łączenia Ursy ze Starrunnerem. W aplikacji zarządzania pojazdami w MobiGlass wybierało się statek i pojazd naziemny, a następnie na terminalu w menedżerze floty po przywołaniu Starrunnera Ursa była w środku. Ujawniło się wtedy jednak kilka innych problemów technicznych, które są rozwiązywane. Trwają też prace nad jak najlepszą metodą obsługi tej mechaniki przez gracza oraz nad rozwiązaniem problemów dotyczących łączenia w ten sposób pojazdów należących do różnych graczy. I kilka szybkich pytań na koniec. Czy możliwe będzie otwieranie statku zdalnie? Tak, będzie taka możliwość przy użyciu menu czynności, czyli tzw. Inner Thought Wheel. Czy będą kamery wspomagające lądowanie? Tak, temat wraca regularnie w wewnętrznych dyskusjach. Czy wrócą drony naprawcze? Cały system naprawy statku czeka na przebudowę, ponieważ połączony będzie z mechaniką odzysku, salvage. I drony naprawcze zapewne wrócą.